Samuelu, Samuelu, Samuelu. Tak, to właśnie do Ciebie jest skierowane to słowo. Bóg dzisiaj woła Ciebie. No bo w to, że Pan Bóg przemawia do ludu, do świata, w to jeszcze jest nam łatwo uwierzyć. No bo przecież cała historia Izraela, wszystko to, co mamy opisane w Starym Testamencie, całe objawienie się Boże, ale też przyjście Jezusa, początek Kościoła, w to wszystko łatwo nam uwierzyć. Ale w to, że Bóg woła mnie konkretnie, że Stworzyciel całego świata, Wszechświata, ten, który to wszystko wymyślił, zaprojektował, że On chce się ze mną skontaktować, że On chce wejść w relację ze mną, w to jest nam już dużo trudniej uwierzyć. I dzisiaj właśnie to słowo, które słyszymy, do tego nas wzywa, żebyśmy na nowo uwierzyli w to, że Pan Bóg chce z nami porozmawiać i chce wejść z nami w pewną relację, żebyśmy też zaczęli Go szukać. Zobaczcie, historia Samuela pokazuje nam oczywiście chłopaka, który w jakiś sposób już jest blisko Boga, chociaż chwilę wcześniej mieliśmy napisane, że w tym czasie działanie Pana Boga nie było jakieś intensywne, tak? Nie było jakichś wielkich cudów, nie było jakichś wielkich znaków. Myślę, że ten czas można by było spokojnie odnieść do tego czasu, który teraz mamy. I właśnie wtedy, dlatego Samuel nie wiedział, jak usłyszeć głos, jak brzmi, tak, głos Pana Boga, jak Pan Bóg się z nami kontaktuje. Potrzebował Helego. Heli, umówmy się, nie był jakimś najlepszym kapłanem w historii Izraela, w historii świątyni, ale jedno, co dobrze zrobił, to pokazał Samuelowi, czy dobrze odczytał to, co się dzieje właśnie w tym życiu duchowym Samuela i dobrze go pokierował. Zobaczcie, to jest ta historia Samuela, która się tutaj zaczyna, ale także Ewangelia, którą też dzisiaj słyszeliśmy, czyli świadectwo Jana o Jezusie, oto baranek Boży i uczniowie, którzy poszli za Jezusem, pokazuje nam, że my potrzebujemy Kościoła, że my potrzebujemy wspólnoty. Także potrzebujemy, żeby ktoś nas pokierował, żeby ktoś nam wskazał, w jaki sposób ja mam odczytywać to Boże Słowo. Zobaczcie, w Kościele mamy cały wachlarz, można powiedzieć, różnych sposobów, metod, nazwijmy to, odczytywania Bożego Słowa. Chociażby medytacja ignacjańska, chociażby pisma różnych innych świętych, mistyczne, które pozwalają nam w jakiś sposób doświadczyć tego działania Pana Boga, czy otworzyć się na to działanie w naszym życiu. Bo tak naprawdę od tego usłyszenia Bożego Słowa zaczyna się chrześcijaństwo. Nie? Wszystko to, co jest dotąd, wszystko to, co jest wokół tego, jest tylko taką otoczką. Tak naprawdę to, co jest najważniejsze w chrześcijaństwie, to jest to doświadczenie obecności Pana Boga, doświadczenie Jego głosu. No i teraz pytanie jest takie, no to w takim razie jak go usłyszeć? I pójdźmy tutaj za tym, co pokazuje nam Heli właśnie, w jaki sposób. Oczywiście on mówi do Samuela, mów Panie, bo sługa Twój słucha i to pewnie znamy, tak, musimy no oczywiście tak wsłuchać się w to słowo, które Pan Bóg nas kieruje. Ale Heli mówi do Samuela jeszcze coś jednego, połóż się spać. I to jest dla nas bardzo ważna informacja, ponieważ wiecie, czasami mówimy tak, że ja nie mam czasu na modlitwę, że jest tyle wszystkich zadań, tyle wszystkich obowiązków rodzinnych czy w pracy, tak? Przychodzę z pracy, po pracy, wytrany, zmęczony, jeszcze w domu, tak? Rodzina, dzieci, to wszystko gdzieś tam męczy, tak? Czy jakieś inne rzeczy, no ja akurat nie mam rodziny i dzieci, tak? Ale mam tysiące różnych innych maili, czy jakichś innych rzeczy, które są zaczęte, nieskończone, trzeba to gdzieś tam jeszcze pociągnąć dalej. Cała lista rzeczy, które już termin ważności dawno minął. No właśnie, nie? I ktoś powie tak,
Ktoś powie, czy często może tak słyszę nawet, czy chodząc po kolędzie, rozmawiając z wami, słyszę właśnie to, ja nie mam czasu na modlitwę. Jak ja pomyślę, że jeszcze muszę tutaj tak przyjść do domu i otworzyć Pismo Święte, je czytać, czy nie wiem, różaniec tak odmawiać, to ja już nie mam na to po prostu siły. Tylko że Jezus mówi coś zupełnie innego. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. A my robimy zupełnie coś innego. A mówimy, nie, nie, sami sobie poradzimy. Chociaż nas już to przygniata w taki sposób, że już po prostu prawie na ziemi leżymy, ale nadal tak, poker face, uśmiech sztuczny na twarzy i nie, nie, trzyma rękę na pulsie. A Jezus mówi, nie. Przynieś to mi. Mi to zostaw. Daj mi to. Powierz mi to. A zobaczysz, że to ten ciężar stanie się lekki, a to jarzmo stanie się słodkie. Nie tylko będziemy mieli siłę, żeby to podnieść, ale jeszcze będziemy mieli siłę, żeby to odrzucić od siebie. I poczuć prawdziwą wolność. Do tego zaprasza nas Jezus. Zobaczcie, tak naprawdę ta modlitwa, która kojarzy nam się z jakimś ciężarem, z jakimś trudem, który musimy podjąć, tak naprawdę powinna nam się bardziej kojarzyć z odpoczynkiem. Z tym, że mogę przyjść do kogoś, kto mnie kocha, do ukochanej osoby, zanurzyć się w ramionach tej osoby i zostawić to wszystko, co gdzieś tam mnie przytłacza, przygniata, jakby na zewnątrz tego uścisku. O to tak naprawdę chodzi w modlitwie. Że to był mój czas spotkania z Bogiem. Rozmowy o tym wszystkim, co przeżywam, co jest trudne, co mnie męczy, czego już nie mam siły po prostu. Może też tej modlitwy takiej wspólnej, rodzinnej. No i zobaczcie, jakby warto tutaj o tym w ten sposób pomyśleć, że to nie ja muszę jeszcze coś tutaj zrobić. Tylko tak naprawdę modlitwa jest darem dla mnie. Że ja mogę przyjść i się w niej zanurzyć. No właśnie, to jest ten taki dysonans trochę, który gdzieś tam w nas jest, tak? Niby teoretycznie wiemy, że tak powinno być, no ale z drugiej strony właśnie jakoś wcale to tak nie wygląda. Może za mało tego pragnę. Może za mało szukam. Wiecie, otwieram Pismo Święte. Nie chodzi o to, żebym czytał na akord, nie? Żebym czytał na ilość. Może mi wystarczy jeden werset. Może zacząć to czytanie słowa właśnie od powiedzenia tych słów Samuela. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Chcę posłuchać Twojego słowa. Chcę się zanurzyć w Twoim słowie. W tych słowach, które tutaj się pojawiają na tych kartach, chcę usłyszeć Twoje słowo skierowane do mnie. Bo mam już dość słów ludzi skierowanych do mnie, które nic nie wnoszą w moje życie, a tylko mi ten spokój zabierają albo niszczą. Bo tyle złości wokół nas, bo tyle nienawiści, bo tyle jakiegoś nieliczenia się z drugim człowiekiem, patrzenia tylko na siebie. A ja tak naprawdę chcę się zanurzyć w tym, co jest Boże, w tym, co jest piękne. I zobaczcie, tak naprawdę jak chodzę po kolędzie, to jest naprawdę piękny czas. Ja uwielbiam spotykać się z ludźmi, spotykać się z wami, przychodzić do was, tam gdzie mieszkacie, z błogosławieństwem, z modlitwą, być może z dobrym słowem, być może z czasem z trudnym słowem, ale ilekroć no, chodzę po tej kolędzie, siódmy rok, to czy ósmy, to jakby utwierdzam się cały czas w tej samej diagnozie, że niestety, ale umieramy. Umieramy. No bo jeszcze jestem ambitny, jeszcze mi się coś chce, powiedzmy, i mam nadzieję, że jeszcze mi się długo będzie chciało i że takim moim głównym celem jest to, żeby jednak spróbować doprowadzić was do zbawienia tego, do tej, znaczy siebie myślę,
przede wszystkim, żeby mi się udało, ale może przy okazji jeszcze kogoś, to będzie już pięknie. I tak naprawdę chodząc po tej kolędzie zadaję zawsze trudne pytanie. Jak wygląda wasza duchowość? I problem jest taki, że tak naprawdę nie bardzo jest o czym porozmawiać. Jak o chorobach, o tych wszystkich problemach finansowych, o problemach w pracy i tak dalej, w polityce, to byśmy mogli gadać godzinami. Ale często to pytanie potem tak naprawdę przeradza się w pewien taki mój monolog na temat właśnie tej, szukania tej głębi doświadczenia z Bogiem. Tego może jak nagram tutaj to słowo, to nie będę musiał tego powtarzać po raz kolejny. Natomiast zobaczcie, to, że brakuje nam tej głębi doświadczenia Pana Boga, sprawia, że umieramy. Ludzie odchodzą od Kościoła. Młodzi odchodzą od Kościoła. Nie przychodzą na katechezę. Jest ich coraz mniej. I nic dziwnego. Tonący statek, ludzie się ewakuują. Ale to, że pacjent umiera, to nie znaczy, że już jest wszystko pozamiatane. Wręcz przeciwnie. I to jest nasze zadanie, żeby na nowo tego pacjenta ożywić. Żeby na nowo właśnie otworzyć się na tego Bożego Ducha, który daje życie. Żeby otworzyć się na Słowo. Żeby otworzyć się na Boga, który przychodzi w Eucharystii do mnie. Żeby jakby przestać traktować wiarę tylko jako taki dodatek do mojego życia. Ale sprawić, żeby wiara była faktycznie centralnym punktem mojego życia. Żeby tutaj się wszystko fokusowało. Żebym stąd czerpał siłę. Bo zobaczcie, tak jest nasze zadanie jako chrześcijan. Bóg nam takie zadanie wyznaczył, jak to w liście do Diogneta jest pięknie napisane, że Bóg nam wyznaczył tak zaszczytne stanowisko, że nie godzi się z niego zejść. I my musimy podjąć tą walkę o dobro na świecie, o miłość na świecie. Dlaczego, tak jak mówiłem, ludzie odchodzą od Kościoła? Dlatego, że nie widzą w nas tego Bożego Ducha. Musimy się na nowo na Niego otworzyć. I oczywiście tutaj jest wiele możliwości, tak? Kościół po prostu jest przepełniony bogactwem tego, jak to zrobić. Tylko ja muszę chcieć. Ja muszę wyciągnąć po to rękę. Jak nie będę chciał, jak będę przekonywał się, cały czas utwierdzał się w tym, że jak tylko przyjdę w niedzielę do kościoła, posiedzę chwilę, posłucham, co ksiądz powie, to już jest szczyt mojej duchowości, to możemy się spakować i już pozamiatać w Europie. A przynajmniej w Polsce. Bo wiecie, zdarzyło mi się mieszkać też w innych częściach Europy. Ja myślę, że mieszkałem we Francji przez chwilę i mówię to z pełną świadomością, że mamy się czego uczyć od Francuzów. Od kościoła francuskiego. Ostatnio przeprowadzałem wywiad z panią z Białorusi. Mamy się czego uczyć od kościoła katolickiego w Białorusi. Przeżywania wiary. I to jest jedna rzecz, tutaj Samuel, który prowadzi nas do tego spotkania z Bogiem. Ale jeszcze jedna rzecz właśnie odnośnie tego snu, bo to jest też ważna rzecz. Zobaczcie, my, żeby żyć, musimy mieć kilka czynników, tak? Musimy oddychać, musimy jeść, musimy pić, tak? I musimy też spać. Jakbyśmy nie spali przez kilka dni, to pojawią się bardzo poważne powikłania w naszym organizmie, a pewnie po kilku czy kilkunastu dniach, gdybyśmy nie spali, to po prostu umrzemy. Tak, można umrzeć z niewyspania, z braku snu. I to jest właśnie ten problem, który, można powiedzieć, toczy, tak, Kościół tutaj nasz. Dlatego pacjent umiera, bo my się nie wysypiamy.
bo my nie traktujemy modlitwy jako snu, jako wypoczynku, jako czasu, kiedy mogę naładować swoje akumulatory, napełnić się nową mocą. Tylko jakiś obowiązek, którego nie będę robił, bo brakuje na to czasu. Tak? Powiedział, nie pójdę spać, bo brakuje mi czasu na spanie. I nie będę spał. No to umrę. Zobaczcie, jakby niesamowite jest to Boże Słowo, które zachęca nas do tego, żebyśmy otworzyli się na ten pokój, z którym Jezus przychodzi. Żebyśmy zaczerpnęli z Niego. Nie wiem, jak Wam ten film spodoba. Tak naprawdę nagrywam to trochę tak tutaj spontanicznie, dlatego że trochę osób przyszło po tym moim kazaniu dzisiejszym. I gdzieś tam chcieli się podzielić tym, że to naprawdę fajne słowo i że warto gdzieś to dalej puścić. Więc stwierdziłem, co mam, kamerę ustawię, nagram. Zobaczymy, co się z tego stanie. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Jak będziecie chcieli, to może pójdziemy dalej z tymi rozważaniami i z tym myśleniem na tym, jak ożywić ten Kościół. Jak ożywić, znaczy Kościół. Ja jestem Kościołem. Najpierw muszę siebie ożywić. Ja osobiście muszę siebie ożywić. I każdy z Was, Ty, który to oglądasz, też musisz siebie ożywić. I ja nie muszę wielkich rzeczy robić. Nie, zupełnie nie o to chodzi. Nie, nie o chodzi, żebyście teraz zakładali jakieś wielkie wspólnoty i prowadzili, nie wiem, jakieś ewangelizacje. Nie? Chodzi o to, żebyśmy siebie ożywili. Żebyśmy my doświadczyli tej obecności Pana Boga, a wtedy zaniesiemy tę Ewangelię dalej. No bo właśnie, zobaczcie, uczniowie tutaj w Ewangelii, którzy poszli za Jezusem, Jan i Andrzej. I teraz co się dzieje? Poszli do domu Jezusa. Nie? Dom to jest miejsce odpoczynku. Dom to jest miejsce wytchnienia. Dom to nie jest miejsce pracy, przynajmniej nie powinno być. Trochę no to pandemia tutaj poknociła, tak? Ale ważne jest to, żeby pilnować, tak, że w tym pokoju odpoczywam, w tym pracuję, nie? Żeby jakoś to sobie oddzielić, nie? I teraz ci uczniowie, Andrzej, który spotkał Jezusa, był u Niego w domu, odpoczął, pewnie posłuchał tego, co Jezus mówił, teraz przychodzi do Piotra i mówi: znaleźliśmy Mesjasza. I to on przyprowadza Piotra do Jezusa. Oczywiście Jezus się trochę tutaj napracował, tak, przy Piotrze w łodzi. Go tam spotkał, tak, tutaj wszedł do jego łodzi, żeby go posłuchał. Bardzo sprytne zagranie. Czy tutaj właśnie Andrzej, który przyprowadza Piotra do Jezusa. Piotr kilka razy się tutaj już spotyka z Jezusem. Przekonuje się w jakiś sposób do tego, kim on jest. Ale zobaczcie, to dzięki temu, że Andrzej tam poszedł, to miał na tyle w sobie siły, tyle w sobie energii, żeby pójść i przyprowadzić Piotra. A Piotr to już później zostaje przecież szefem, tak? Liderem. Więc zobaczcie, tutaj też realizuje się Kościół, że my potrzebujemy wspólnoty, potrzebujemy siebie nawzajem, że Pan Bóg tak to robi, że nie działa tylko każdy sam dla siebie, ale że działamy wspólnie, w jednym kierunku, żeby ten okręt nie zatonął, żeby to ciało ożyło. Ale skoro na razie niektórzy się stąd ewakuują, to wcale nie znaczy, że za chwilę nie zawrócą z powrotem. Jak zobaczą, że to wcale nie było tak, że statek tonął, tylko może się po prostu za bardzo zanurzył, ale już teraz zaczyna płynąć dalej. Więc będą wracać, żeby nie zostali. Zobaczcie, to jest nasze zadanie, to jest nasze powołanie, żeby ten świat na nowo podpalać miłością. Bo my mamy to, czego świat potrzebuje, czego świat szuka.